Smutne święta Natalii Klimas, córeczka gwiazdy, trafiła do szpitala. Jej wyznanie wyciska łzy. Natalia Klimas podzieliła się z internautami smutną informacją dotyczącą stanu zdrowia jednej ze swoich córeczek. Okazało się, że dziewczynka znalazła się w szpitalu i konieczna była operacja. Aktorka zdecydowała się na obszerny i pełen emocji wpis. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą trudne dla Natalii Klimas. Natalia Klimas jest jedną z polskich utalentowanych aktorek. Część widzów zapewne znają z takich produkcji jak Pierwsza Miłość, Sama Słodycz, Słyszeliście o Morganach, czy Bogowie. Dodatkowo prężnie działa w social mediach, zamieszczając kadry ze swojego życia osobistego oraz pracy. Prywatnie jest szczęśliwą żoną Mikołaja Bobera. Małżeństwo doczekało się dwóch córek, Zuzanny oraz Hanny. Niestety tym razem artystka nie miała dobrych wieści dla swoich obserwatorów i zdradziła, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia są dla niej bardzo trudne. Córka Natalii Klimas trafiła do szpitala. Natalia Klimas jest aktywna w social mediach i chętnie rozmawia o macierzyństwie. Nie udaje, że rodzicielstwo jest łatwe, a wręcz przeciwnie, choć ukazuje jego blaski, to nie ukrywa cieni. Tym razem po raz kolejny wyjawiła swoim obserwatorom, że bycie rodzicem nie jest usłane różami i są momenty, gdzie łzy to za mało, by wyrazić swoje emocje. Aktorka zamieściła obszerny wpis, w którym zdradziła, że jej córka aktualnie znajduje się w szpitalu. Przypomniałam sobie, że 10 lat temu byłam razem z grupą aktorów Teatru Wielkiego w Centrum Zdrowia Dziecka. Zrobiliśmy małe przedstawienie dla dzieci chorych na raka. Nie wpadłabym wtedy na pomysł, że będę w tym samym szpitalu z moim dzieckiem wiele lat później i to w Wigilię, zaczęła swoje rozważania. Jaka jest przyczyna hospitalizacji córki Natalii Klimas? Następnie Natalia Klimas wspomniała, że gdyby ktoś, chociażby 2 tygodnie temu powiedział jej, że Wigilię spędzi w szpitalu, drżąc o zdrowie dziecka, nie uwierzyłaby w to. Następnie zdradziła, że jej córka musiała przejść operację. Ten grudzień zapamiętam na zawsze. I tę jedną grudniową noc, pod blokiem operacyjnym. Na wielkim, pustym korytarzu przeżyliśmy 2,5 godziny, najgorsze w naszym życiu. Jak to możliwe? Kropka. Zuzia jest typem dzielnym i silnym. Cała jest mocna i zdrowa jak rydz. Zuzia ledwo co choruje. Zuzia od maleńkiego była odporna na wszystko. Nikomu nadal nie mieści się w głowie, jak do tego doszło, wyjaśniła aktorka. Artystka nie wyjaśniła dokładnie, co dolega jej córce, jednak wspomniała, ile czasu jej dziecko będzie musiało być hospitalizowane. Okazuje się, że najprawdopodobniej jeszcze do Sylwestra będzie musiała zostać w placówce medycznej.